gościa zaproszę, żeby tutaj usiadł na naszą... No nie, tak. To jest miejsce specjalne. I kobieta będzie... I nie ma problemu. Stała? Tak, ja dzisiaj będę stała. Tak, pozwolą Państwo? Pozwolą Państwo, Panie Edwardzie, także proszę, proszę na naszym takim tutaj tronie zasiąść. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Pana Edwarda Ludczyna, który dzisiaj poprowadzi, bo z jednej strony wernisaż wystawy, a z drugiej strony dzisiaj będą warsztaty. I na tych warsztatach nie tylko zobaczymy, jak Pan Edward Ludczyn rysuje, a jest przecież mistrzem kreski, mogę tak nazwać, mistrz kreski, mistrz rysunku. Proszę uprzejmie. Zobaczymy, jak to się będzie odbywało na naszych oczach. A czy to nie miało być inaczej, że najpierw wernisaża, potem tak, 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 właśnie tak. Dobra, mówię, dobra, kolejności. Dobra, nie wtrącam się. Dyrekcja ma rację. Tak. Więc najpierw wernisaż jak najbardziej, a potem po wernisażu właśnie będzie ta część warsztatowa. Zatem, zanim przejdziemy na część wystawy, zanim Państwo przejdą razem z naszym mistrzem po ekspozycji, to może takich parę słów Panie Edwardzie o Panu powiem. Pozwolę. Ale żeby to była szczera prawda. Postaram się, jak będę mówiła nieprawdę, to Pan nie będzie weryfikował. Umawiamy się? Tak jest. Tak. Szanowni Państwo, Pan Edward Ludczyn zaczął rysować w wieku 3 lat. Zgadza się? Mogę się wtrącić. Pan Edward Ludczyn był kiedyś dzieckiem. No, no to już właśnie weryfikujemy, był dzieckiem w wieku 3 lat, już właściwie rysował, wiele dzieci rysuje, tak. Co nie jest rzeczą nieoczywistą, ale tutaj muszę powiedzieć, że my te rysunki, takie z tych wcześniejszych lat, też na naszej wystawie dzisiaj zobaczymy. Czyli jak to się zaczynało, kiedyś jeszcze było dzieckiem, jak mistrz nas podążał, jak szukał swojego stylu, aż w konsekwencji właśnie ten swój styl ludczynowski sobie wypracował. To są takie rysunki, o których powiemy, że to są Ludczyny. Że wiemy, patrzymy na te rysunki i mówimy, wiadomo, kto to rysował. Mistrz Edward Ludczyn. A i tak jeszcze nie można powiedzieć, że się zatrzymałem. No i właśnie możemy tutaj dodać, że oczywiście tak jak zaczął w wieku dziecięcym, tak cały czas rysuje i to jest wielka pasja. To ja jeszcze zanim mistrzu pozwolę, zapytam, czy to jest tak, że można się ciągle doskonalić, ciągle i to jest tak, że nawet dzisiaj jak się siada, to jeszcze jest, czy to już jest tak, że w pewnym momencie już jest tak, że już bardziej nie można się doskonalić, bo już po prostu jest się doskonały. Nie da rady. Nie da rady. Zatem, Szanowni Państwo, ja szukając różnych takich smaczków związanych z Edwardem Ludczynem, też się dokopałam takiego filmiku, w którym nawet podglądałam, jak wygląda Pana pracownia na Saskiej Kępie. I nawet nie przypuszczałam, że to jest tak naprawdę stół, co prawda duży stół, ale na którym są różnego rodzaju farby, są flamastry i tego jest od groma, tych różnych akcesoriów. Użyjmy kolokwialnego określenia pierdółki. Pierdółki. Zatem, Szanowni Państwo, są tam różnego rodzaju pierdółki na tym stole. W każdym razie na tyle te pierdółki są pomocne, że właśnie powstają tam niesamowite rysunki. Te właśnie rysunki, które możemy, tak jak już powiedziałam, możemy określić je tymi słynnymi Ludczynami. Ale Panie Edwardzie, no właśnie. Zaczęło się, jak się było dzieckiem, ale już w wieku 8 lat, jak doczytałam, to Pan już dostał nagrodę i to był rower. W jakiej to było gazecie? Niestety i tu proszę o zatkanie uszu. Aż tak źle? Nie. To był tygodnik przyjaźni. Towarzystwa Polsko-Radzieckiego. A skąd ja kurczę mogłem wiedzieć, jak miałem 8 lat? Pani nauczycielka polskiego powiedziała, Edziu, weź udział tu w konkursie, to jest takie pismo i mogę gdybym wiedział, że to jest Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ja nie wiem, czy dziś bym wziął udział. No dobra, narysowałem kilkanaście rysunków, to było zilustrowanie przygód Jasia w takiej Warszawie, festiwalowej. Przerzmajne przygody.
zrobiłem tam kilkanaście rysunków i dostałem pierwszą nagrodę rower Bałtyk. Ale proszę Państwa, załóżmy, że jestem teraz tym 7-letnim chłopczykiem. Tak? No mam te 7 lat, mam ten swój wzrost 7-letniego chłopczyka. To siodełko w tym rowerze Bałtyk to było gdzieś tu. Był wieczór. W związku z czym rodzice sprzedali ten rower. Nie miałem z tego ani ułamka grosza. Ale nagroda była. A to teraz... Nie, jest to istotne, ponieważ byłem jedynym najmłodszym uczestnikiem, który wygrał. Bo drugie miejsce to był 13-latek. Prawda? Następne miejsce 14-latek, potem 12-latek, jak ja byłem 8-latkiem, który wygrał. I to jest fajne. No to teraz ja zapytam. Ja nie wiem, czy to jest genialne, ale to jest fajne. No tak, ale to od razu Panie Edwardzie, ja poproszę, żeby Pan nam tutaj wytłumaczył. Tak. Bo jednak Pan sam o tym mówi, że ten Pana talent, no tak tu widzimy, że już nagrody, prawda, w wieku 8 lat. No, że tutaj Pan sam wspomina o tym, że Walt Disney miał coś tutaj wspólnego z Pana pojawieniem się na świecie. Pani wie. No, takie te wieści do mnie doszły. Drodzy Państwo, urodziłem się w 1947 roku w miejscowości Heppenheim w Niemczech. To było bardzo bliziutko Frankfurtu nad Menem, 60 km i tak dalej. No i urodziłem się tam, ponieważ rodzice tam się spotkali. Moja mama ze swoim bratem planowali wyjazd do Ameryki Południowej. Mój tato został wyzwolony przez wojska amerykańskie też na tych terenach. I tak. Historyjka powinna być teraz taka szybka i krótka. Dobra. Poznali się, pokochali i pobrali. Ojciec jeszcze tam siedział w tym małym miasteczku pod Frankfurtem. Dostał jakieś tam honorary za ilustrację i w pewnym momencie tata mówi: Bożenko, chciałbym, żebyśmy obejrzeli krasnoludków. 7 krasnoludków i królewne ścieżkę. Albo odwrotnie, królewne ścieżkę i 7 krasnoludków. A mama mówi, nie grają. Tak mówi, wiem, już Hitler zakazał tego w 1938 roku. Bo tak było. Hitler stwierdził, że to nie jest film dla niemieckich odbiorców. No i mama mówi, no i co zrobimy? Tata mówi. Wiesz, zrobiłem teraz kilka rysunków do takiego pisma, ilustracji. Dostałem honorarium, pojedziemy do Paryża. Matka mówi, o Jezus, nie stać nas. Tata mówi, stać nas. Na to nas stać. Wsiedli w pociąg, żeby było śmieszne, był to Orient Express. Oczywiście nie było żadnych zbrodni i tak dalej, ani Poirot. No nic. Dojechali do Paryża. I teraz historia znowu nabiera szybkości. Mianowicie. Obejrzeli królewne ścieżkę i 7 krasnoludków. Potem poszli na romantyczną kolację i tej samej nocy się począłem. Zostałem poczęty. No w związku z czym Walt Disney maczał w tym palce. A ja jeżeli tacie mówię, tato, Walt Disney maczał w tym palce, tata mówił, jakie palce. Zatem, szanowni Państwo... Prawdaż? Zatem mamy teraz wyjaśnione, jak to się stało. I nie użyliśmy ani jednego nieprzyzwoitego wyrazu. Palce nie są nieprzyzwoitego wyrazu. Zatem już wiemy, jak to było. Tak ale było. Też, ale dlatego przyszedłem na świat. Ale też... Królewna Śnieżka. Ale też, Panie Edwardzie, no powiedzmy, że jednak kwestia genów, kwestia rodziny, która też jest uzdolniona plastycznie, to wszystko też miało znaczenie, że ten właśnie ta nagroda w wieku 8 lat potem coraz bardziej, prawda, ten talent
ewaluował. Ale teraz pytanie, czy od razu się nauczyciele poznali? No bo tak, nauczycielka zasugerowała, że trzeba wziąć udział w konkursie plastycznym. Podsunęła taki pomysł. Podsunęła, ale ona się od razu tak wyłapała, tak to jest ta pewna... No miałem jedno wredne doświadczenie z moimi zdolnościami rysunkowymi. I wtedy stwierdziłem, i od tego czasu tak myślę, że świat dorosłych jest po prostu wredny. To było tak. Mogę powiedzieć. Bardzo proszę. Było takie zdanie. Pani powiedziała, narysujcie drogę, horyzont, słupy telegraficzne, druty telegraficzne, perspektywy, tylko nie używajcie do tego linii. No więc wszyscy to narysowali, ja też narysowałem, przepraszam, najszybciej. A pani mówi, ale przecież ty użyłeś tu przyrządów. Ale linijka była. Ale ja jeszcze wtedy nie użyłem brzydkich słów i mówiłem, nie użyłem tu żadnych przyrządów. I tam akurat pasowało miejsce, żeby użyć, ale jeszcze takich słów nie znałem. A pani mówi, ale przecież ty używaj przyrządów. I zacząłem polemizować z panią nauczycielką i wtedy. A ja byłem mało asertywnym chłopczykiem, to znaczy, jeżeli ktoś mi coś mówił, to ja po prostu chowałem się w skorupie, nie umiałem walczyć o swojej, wyszedłem na środek i mówię, pani co, to ja to narysuję. Wziąłem kredę i zrobiłem tak. To, co państwu teraz zaświstałem, to są słupy telegraficzne, droga. Perspektywa, droga i tak dalej. A pani mówi, o tak, Edziu, tak. Rzeczywiście nie. I teraz, dlaczego mówię, że straciłem zaufanie do świata dorosłych? Ponieważ z tej dwójki, którą pani mi dała, bo była dwója za użycie przyrządu, to nie było piątki, tylko była czwórka albo trójka. Stwierdziłem, że to jest po prostu, no przecież jak nie będę mówić brzydkich wyrazów. Tak, to jeszcze mam to życie. To znaczy i wtedy świat dorosłych mi się zawalił na łeb. Bo pani widziała, że to jest odręcznie robione, ale nie dała piątki. Nie wierzyła. Przepraszam, która mi się należała. Nie wierzyła, że miała z takim talentem miała do czynienia. Czyżby teraz będzie... Ja muszę to pokazać. To musi być proszę. Nie ma. Nie wierzą, że tak można. No ja pani akurat dała piątkę. To na temat się pomyliła. Bo ja nie dałam. Bo ja mnie poprawiła i na piątkę. No, to było uczciwe właśnie. Jest to proste, no. No bardzo proste. No, to już teraz wiemy, że... Tak pani pokazała. Tak jak pan pokazał, tak pan narysował. Z tym, że to, co tu jest narysowane, to jest absolutnie nie wchodzi w pulę tych dzisiejszych fajnych. No bo właśnie, musimy powiedzieć, że jeszcze dodać, co jest bardzo istotne, że teraz zobaczyliśmy, że pan Edward robi takie fiu-fiu-fiu, szu-szu-szu. To było... Nie odtworzyłam, nie znam takich naśladowców. Ale ja nie zawsze ustami robię, jak rysuję. Natomiast, szanowni państwo, pan Edward jest tytanem pracy. Jak już się podejmuje, to robi to bardzo, bardzo dokładnie. Takim bo muszę. Że jest precyzyjnie, aż do pani dyrektor, bo muszę. Ale to chyba też i z pana wynika, że to takie musi być dopracowane. Jestem ze środka, no, tak, jest profesjonalizm. Wie pani co? Tak, to jest profesjonalizm. Profesjonalizm, drodzy państwo, jak wszyscy wiecie, profesjonalizm jest rzeczą najstraszniejszą na świecie. Profesjonalizm nie jest określeniem pozytywnym, tylko pejoratywnym. Mówi się profesjonalizm. Nie. Profesjonalizm polega na tym, że się siedzi, myśli, dłubie. Człowiek jest niezadowolony z tego, co robi. Niezadowolony z tego, co robi. Robi to jeszcze jeden tydzień. To jest profesjonalizm. Panie Edwardzie, niedobre to jest. Niedobre, tak. Niedobre.
Panie Edwardzie, w końcu poszukując różnych dróg, bo Pan na pewno miał takie swoje różne inspiracje, my je też zobaczymy na tej wystawie, ale powiedziałby Pan, kto Pan inspirował jako właśnie tego nastolatka, młodzieńca, jak Pan chciał na początku rysować, może właśnie te inspiracje, nazwiska, które moglibyśmy przytoczyć, czy nie było takich? Mam takie. Mogę? No, tak, bardzo proszę. Z tym, że najmłodsi nie będą tych kojarzyli, natomiast ludzie średnio młodzi, powiedzmy, tak. To był Grabiański, który robił wspaniałe ilustracje do, chociażby do Siedmiu Krasnoludków. Między innymi do Wesołych Przygód Robin Hooda był Noin klasyk Marcin Szanc. Jan Marcin Szancer, który po prostu był zniewalający, ale było jeszcze wielu, wielu innych. Później, jak stawałem się coraz starszy, to jeszcze była pani Oloska Gawryś, potem była jeszcze, było jeszcze parę fajnych ilustratorek. Którzy inspirowali. Inspirowali nie na tej zasadzie, że człowiek ściągał, ale pokazywali, jakie są, kurczę, fajne horyzonty tego, co można narysować. Zaczął Pan współpracować... Horyzonty, tak. Zaczął Pan współpracować z mediami papierowymi, najpierw studenckie, potem szpilki, no jak już szpilki, to już nie mówimy o... Zaczął się od studenta. Od studenta, prawda? O rok wcześniej był student, rok później były szpilki. No i właśnie... 72 student, 73 szpilki. No ale teraz właśnie zapytam, bo my zobaczymy za chwilkę okładki z szpilek, ale już właściwie kiedy Pan już jest współpracuje ze szpilkami, to już tam właściwie mówimy, że mamy dojrzałego, już wiedzącego. Jeszcze nie było dojrzałego artysty. Dobrze, nie ma takich artystów. Nie, naprawdę. Nie, naprawdę. To były próby takie. Drodzy i kochani Państwo, to było dopiero poszukiwanie, dzierganie różnych. Zresztą zobaczymy to za chwilkę, jak będziemy przechodzić. No. Zresztą są takie jeszcze z tych pierwotnych prac, są takie prace, za chwilkę zobaczymy, na które ja bym powiedziała, że w życiu bym nie przypuszczała. Nie poznałaby Pani, że to ja. Wiem. Tak, że to nie ludzie. Zresztą ja odkryłem parę takich prostych, jedną kreską, ale w 72 do przekroju takim rysowałem. Taki. Mogę to pokazać. Dobra, proszę bardzo. Robimy tak, bierzemy, no załóżmy, że tu. Chcemy narysować ślimaka, proszę zobaczyć. Ale to są rysunki z lat, no z okresu 72. Bierzemy flamaster. Chcemy, że ja to robię piórkiem, a nie flamaster. Ale robimy tak. Coś w tym rodzaju. Ile? 5 sekund? Ja wiem, że jak pan... Ale jak teraz, jak rysuję... Drodzy Państwo, żebyście Państwo nie sugerowali, jeżeli teraz i od powiedzmy 10 lat albo 15 robi ilustrację do książki, to kurczę, jest to tydzień. To było 15 sekund, a te ilustracje, o których mówię, to jest tydzień po 15 godzin dziennie. To proszę sobie przemnożyć 7 dni razy 15 godzin i wtedy jest ilustracja. Trzeba być, przepraszam, z bokiem, żeby tak było. Tyle lat. Prawdaż? I tyle lat. Nie, naprawdę. Na przykład Bogdan Butenko albo Henio Sawka rysuje do Newsweeka i tak dalej, nie wiem. Rozmawialiśmy setki razy, bo my się wszyscy przyjaźnili z nami. Mówię, kurczę, no 20 minut to musimy to zająć. A potem cały dzień ma wolny. A jak ja zabieram się do ilustracji, to tydzień jest nie do wyjęcia. Tydzień, a on 15 minut. Szybszy jest troszkę, nie, wolniejszy jest trochę Andrzej Mleczko, z którym się też przyjaźnimy. No to on... pół godziny do godziny. Czy wy się spotykacie, mówicie? Ile czasu? Tak. My również, jak się spotkamy w trójkę, to mówimy Keniowi, że on, kurwa, przepraszam, co ja powiedziałem?
Bo ja też nie słyszałem. To się wytnie. Mówimy Heniowi, że kurczę, blade, ty nie umiesz rysować. A Henio mówi, wiem. No to tak, nie, naprawdę. Takie dysputy, jak się spotykają. Ale naprawdę, ale musimy się spotkać w trójkę. Andrzej mówi Heniowi, kurczę, ty blade, ty nie umiesz rysować. Ja mówię łagodniej. Szlachetny mój kolego, mam dużo zastrzeżeń do twojego sposobu rysowania, prawdaż? O, bo ja tak mówię, a nie jakiś tam wulgaryzm. Prawdaż? Prawdaż. Czy państwo słyszeli, jak ja mówię Heniowi? Jeszcze raz powtórzę. Nie. Drogi Heniu, mam dużo zastrzeżeń do sposobu rysowania twoich żarcików rysunkowych. O, ja tak mówię. A to mleczko mówi te brzydkie wyrazy. Musimy tak kogoś zwalić. Prawdaż? Dobrze, prawda. Zwalimy teraz na Andrzeja Mleczkę. I żeby się, droga pani dyrektor, nie martwiła tym, co, o czym teraz mówiłem. Andrzej Mleczko też kiedyś tutaj... Nie, ale naprawdę tak W naszym muzeum, a wtedy... O kilku, Mleczko jest genialne. Ale tutaj mamy... My się lubimy w ogóle. Szanowni Państwo, no właśnie, współpraca z mediami papierowymi, ale też i telewizyjnymi, bo przecież też Teleranek. Och, dawno. Dawno temu, ale ja pamiętam. Ktoś, mnie pamięta, na świecie nie było, jak tam wysuwałem. Pamiętają Państwo? No właśnie. Tak, to pamiętamy. Jedyne audycje. To nie możliwe. Tak, pamiętamy w butiku, w programie Butik, ale... Tacy młodzi ludzie pamiętają, to niemożliwe. Butik chyba pamiętają, a nie Teleranek. Butik był później. Butik był później. Ale tak, ja pamiętam, jak w programie Teleranek Pan się pojawił. Pani Szczęśnia chyba prowadziła Butik, to nie pamiętam. Ale... Tak, to jest ten podpis jeszcze na... No właśnie, to nie pamiętam. Z tym, że ja pamiętam melodyjkę. Coś takiego było. Oczywiście to nie była taka fajna melodyjka, jak do wspaniałej Linei. Pamięta pani Linę? Nie, ja nie pamiętam. No nie. Linea, włoski taki. Biały ludzik, który był rysowany. Tak, oczywiście. Cudo. Cudowne. Współpraca z mediami, z telewizją. Tak. Panie Edwardzie, jak podzielić rysunki, które Pan tworzy, te genialne, pełne dowcipu, humoru, bo z jednej strony są one dla dzieci, są one dla dorosłych. Tak. Więcej dla dzieci, czy więcej dla dorosłych? To zależy, kto się do mnie zwróci. Ale gdyby policzyć tych trudności, którą Pan stworzył... Żebyśmy nie... Tak, żebyśmy nie czarowali, że dla dorosłych to nieprzyzwoite. Nie. Nie. Dla dorosłych to są często rysunki dla koncernów farmaceutycznych, kalendarze, rysunki reklamowe i tak dalej. Rysunków typu erotycznego i tak dalej jest w tej chwili obecnie albo niewiele, albo nie ma. Dlatego pani powiedziała dla dorosłych. Nie. To są rysunki reklamowe. Tak. I spokojne i nie wiem, ale panie kaszel, płuca, serce, te rzeczy. No to chodziło właśnie, myślę, o dorosłych, ale jak już pan poruszył właśnie sferę bardziej dojrzałych, bardziej dojrzałych, może nie, źle bym to określiła, ale powyżej 18, to taki mamy taki jeden rysunek, on tutaj nie jest w pełni, że tak powiem, zobrazowany, bo wiem, że osoba, która przepuściła ten rysunek do prasy, to miała jakieś problemy. A to powiemy, jak przejdziemy na ekspozycję. Tak, ale tego jest... o tym rysunku nie będziemy teraz opowiadać. Nie, teraz nie. To był rysunek do studenta, pamiętam. Tak, i cenzor miał problemy za to, że przepuścił. Tak, ale on z założeniem miał być rysunkiem dla dojrzałych studentów. Tak, dla dojrzałych, tak, powyżej 18. Studenci raczej mają powyżej 18. Zwykle mają. Dopiero, że są genialni, to mają 15. No tak, bo już dla wybitnych. Panie Edwardzie. A skąd pani wzięła tę? Tę? Tę właśnie, bo ja chciałam z panem porozmawiać. Ja przyznam się, szanowni państwo, no bo właśnie. To jest pani, że wypożyczona. To jest wypożyczona, nie moja prywatna. Ona jest jeszcze zalaminowana. Ale szanowni państwo, bo szukałam tej płyty i zaraz o tym powiem, ale zanim się do tego przejdę, no bo właśnie, rysunki lutrzyna, te lutrzyny, zobaczymy na wystawie za chwilkę słynne te dzieci, takie lutrzynowskie, czyli potwory, dzieci, potworki, zobaczymy różne strony. A to jest konwencja, prawda? Konwencja, tak.
Zobaczymy różne projekty, czyli plakaty, bo również przecież i na znaczkach, i na plakatach, ale również współpraca i tu, ja przyznam się, że dla mnie to było zaskoczenie, bo tego nie wiedziałam. I wiem, że często wiele osób jak... To kiedy to pani pierwszy raz zobaczyła, pani dyrektor? Nie, to wiedziałam już wcześniej, ale ja nie widziałam, to znaczy to teraz już wiem, że po pierwsze logo Perfektu jest autorstwa właśnie Edwarda. To po pierwsze, a druga sprawa, o którą ja chciałam zapytać, bo pan projektuje płyty Perfektu. No kilku fajnych było, tak. Ale chcę zapytać o tą konkretnie, tak. Bo ta konkretnie i to, co tutaj powstało, nawet tytuł, to jest cała historia. To jest długa, fajna historia. Długa, fajna historia, bo musimy pamiętać, to że... To mógłby powiedzieć Hołdys. Mamy lata 80., mamy stan wojenny. Posłuchajcie Państwo, co mówi Pani Dyrektor. Bo ja zaraz nie powie Pan Edward Rutczyk. Nie, ale głównie to, co Pani mówi, to jest... Mamy lata, tak, jak jest. Mamy stan wojenny i wtedy została wydana ta płyta. I tą, którą okładkę ja tutaj mam, to Państwo widzą już po pewnych przeróbkach, prawda? Drodzy Państwo, zobaczyli. Przedziwna ingerencja cenzury. A skąd Pani to wie? Gdzieś Pani przeczytała? Nie, ja powiem. Ludzie czytający wiedzą. Drodzy Państwo, problem polega na tym, że cenzura nie zakwestionowała tego, że to jest UNUR, był fragment rejestracji samochodów policyjnych, które sobie jeździły wtedy po Polsce i Warszawie. Cenzura przyczepiła się do, tego tu nie ma, do dymków, nie wiem czy Państwo widzą co tu było, to jest taki stempel jak kobojskie, wypalanie, ten stempel wypalił tu Perfekt. Oczywiście dlatego tu jest tak, o, zwierciadlane odbicie. Tu były po prostu dymki z takiej gotującej się rany. Cenzura powiedziała, to jest zbyt okrutne. Proszę wykasować dymki. Nie UNUR, nie w ogóle, że coś jest wypalane, tylko te dymki się nie wypalały. Prawda? Pani wiedziała, pani tak wiedziała. W związku z czym tu nie ma dymków. A chodziło o to, że to było syczące, kikące się mięcho. Mięcho. Czy dobrze powiedziałem mięcho? Czy powinienem był powiedzieć mięso? Ale to nie jest mięso. To nie jest mięso. Mięcho. I bardzo Panią cenię za to, że Pani to pokazała. O, to jest Lutczyn tak jeszcze. Jest napisane, tak jest tutaj. To Lutczyn projekt graficzny. Tak, jest. Lubię tę okładkę, ponieważ wie Pani dlaczego? Bo wszyscy ją lubią. No to nie będę gorszy. Ale teraz, Szanowni Państwo, jak wybroniono się, bo jednak było pytanie, co to znaczy, bo to zaczęło frapować jednak cenzurę, co znaczy to? Nigdy to nie zostało zakwestionowane. UNUR to UNUR. I wszyscy wiedzą do dziś, że UNUR to był fragment rejestracji tych paskudnych samochodów z budami, w których siedzieli zomowcy. Ale jak się Hołdys wytłumaczył? Nie musiał się wytłumaczyć. Nie? Wytłumaczył się? Nie. W każdym razie... Przeoczone to zostało. Proszę? Tak. Czy to nie nawiązywało do gestu Kozakiewicza? Bo to już było chyba policja. Nie. To nie miało być gestu. Nie miało być gestu Kozakiewicza, bo wtedy musiałbym włożyć drugą rękę. Nie. To chodzi o to, że jest ok. Jest dobrze. No. Tylko proste rozwiązanie. Zapytam Panie Edwardzie, czy były w ogóle jakieś inne jeszcze problemy z cenzurą? Nie. Nie, bo w sumie Pana rysunki są takie gdzieś tam apolityczne. Miałem jeden taki rysunek, o którym Pani wspomniała, ale oczywiście nie będę zaraz. Tak, nie. Nie będziemy. Przy średnim wieku do 18, nie. Zaskoczyłem Pani to, że Pani ma. Za chwilkę przejdziemy, ale zanim jeszcze przejdziemy... Przepraszam, czy nadal mam spoczywać na tym? Bardzo proszę. Teraz czy mam stać koło Pani? Nie, teraz szczególnie proszę, żeby Pan usiadł. Bo Szanowni Państwo, dzisiaj 8 czerwca
mamy. Może niektórzy Państwo wiedzą, co mamy? Mamy urodzinę. A skąd Pani wie? Bo jest... A wie Pani, że moja ani syn, ani żona mnie jeszcze nie zdążyli złożyć? Ale jeszcze złożyć. Nie zdążyli złożyć. Tak, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Jejku. I Państwu bardzo dziękuję za takie wspaniałe, zacne gardła wokalne. Mam jeszcze jeden prezent. Prezent? Nie zasłużyłem na prezent. Nie, to są tam są już prezenty. O Boże, nie. O Boże, nie. No, to na razie odłożymy. No dobrze. To będzie dobrze. Dla Pana. Kocham tak Państwa. To odkładam na razie na to. A nikt nie miał takiej Pani dyrektor, prawdaż? Nie, jak zarówno tu sobie pójdę. Tak. A my Pana zabieramy na oprowadzanie. Także teraz będzie... A czy ja nie mógł wyskoczyć na papierosa? Nie. Słuchajcie, papieros na minutę muszę wyskoczyć na papierosa. Oglądajcie sobie Państwo tam. Wyskakuję na papierosa, wracam do Państwa i odpowiadam na wszystkie pytania. Pozwolą Państwo? Z wyjątkiem intymnym. Czy pozwolą Państwo? Muszę coś powiedzieć. Pół minuty, minuta, bo ja wypalam. Zaciągnę się 8 razy i wracam. Szanowni Państwo, rzeczywiście Pan Edward Rutschen to jest nałogowy palacz. Niestety. Nałogowy, tak? Tak, a tłumaczę, że nie jestem, ale... Ja wiem, że Pan wie, a Państwo wiedzą, jak jest. Tak wiele dziur w obrusach, podłodze i tak dalej. Tak było. No właśnie. Wszystko wie. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo na to zezwolą, żeby... Czy zezwolą Państwo, że zniknę na minutę? Tak jest. Dziękuję bardzo. Włączamy stopery. Ale trochę dłużej, bo nie wolno... Półtorej minuty. O, tutaj... Może inaczej, półtorej minuty. Dobrze, to my, Szanowni Państwo, dobrze, to Pana, pozwolimy Panu na moment. A gdzie to jest w ogóle to najbliższe miejsce? Tak? Na dole można zejść. O, i chyba nie ma papierosów, to może iść Pan, co dobrze. Panie Dwadzi, ja myślę, że my chyba damy radę, żeby przejść. A gdzie jest marynara? Chyba w hotelu. Też w hotelu? No, chyba przejdziemy jednak. A ktoś mówi...